zbliża się 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent miasta i starosta wejherowski zapraszają na atrakcje przygotowane w Wejherowie, m.in. Marsz Niepodległościowy Nordic Walking, nabożeństwo, biało-czerwona parada, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i militarne atrakcje. Wejherowskie obchody Święta Narodowego rozpoczną się w sobotę 11 listopada już o godzinie 9.30 Marszem Niepodległościowym Nordic Walking. Półtorej godziny później w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Wejherowie odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie na wejherowskim rynku wykonane zostanie pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości. Jednym z głównych akcentów wejherowskich obchodów będzie biało-czerwona parada niepodległościowa, która rozpocznie się parę minut po godzinie 12. Uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej Gminy Łęczyce przemaszerują sprzed pomnika Jakuba Wejhera do Parku Miejskiego w Wejherowie. A w parku uczestnikom wydarzenia rozdane zostaną śpiewniki z tekstami piosenek patriotycznych. Zaplanowano wspólne odśpiewanie kilku z nich przy wtórze orkiestry jako zapowiedź tego, co będzie się działo wieczorem w Wejherowskim Muzeum. Dla dzieci organizatorzy zaplanowali militarne atrakcje. Muzeum Techniki Wojskowej Gryf udostępni do zwiedzania kilka eksponatów z bogatego zbioru zabytkowych pojazdów wojskowych. We wtorek 7 listopada o godzinie 10 w wejherowskim ratuszu odbyła się 38. zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. W programie sesji znalazły się uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Wejherowa oraz pakiet uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami. Pod głosowanie została poddana uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 oraz Programu Współpracy na rok 2018 Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi. Ponadto radni podjęli decyzję o przyjęciu regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych w Wejherowie oraz w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Wejherowa. Jedną z najważniejszych decyzji była ta, która mówi, że od 2018 roku uczniowie wejherowskich szkół podstawowych będą za darmo jeździli autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji. Na listopadowej sesji Rady Miasta Wejherowa pożegnano Piotra Bochińskiego, byłego wiceprezydenta, który przeszedł na emeryturę. Na rzecz wejherowskiego samorządu przepracował 23 lata. Radnym miasta Wejherowa został w drugiej kadencji obejmującej lata 1994-98. W latach 1998-2002 radni powierzyli Piotrowi Bochińskiemu kierowanie Radą Miasta Wejherowa. W następnych latach, czyli od 2002 do 2006 roku, był członkiem Komisji Rewizyjnej Budżetu i Finansów oraz Komisji Komunalnej. W kadencji 2006-2010 ponownie wybrany został na przewodniczącego Rady Miasta. Lata 2011-2015 to pełnienie funkcji zastępcy prezydenta do spraw rozwoju miasta. Od 2015 roku do końca września bieżącego roku był zastępcą prezydenta do spraw społecznych.